Ruch samochodowy i uliczny sprawia, że pył zalegający na jezdniach i chodnikach ponownie wzbija się w powietrze. To zjawisko nazywamy emisją wtórną. Koła pojazdów rozcierają większe ziarna zanieczyszczeń. Powstające drobinki bardzo łatwo się unoszą w powietrzu, którym wszyscy oddychamy. Myśmy przeprowadzili taki eksperyment wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w Krakowie, który wykazał, że w przekroju Alei Krasińskiego, tam gdzie znajduje się stacja monitoringowa, w godzinach szczytu udział pyłu podnoszonego z ulic może stanowić nawet 50% pyłu rejestrowanego przez stację monitoringu jakości powietrza. Woda jest bardzo dobrym sposobem. Po pierwsze, ta technologia oczyszczania, ona jest na mokro, czyli wszystkie te zamiatarki posiadają zraszacze po to, żeby nie powodować kurzenia. Natomiast okazuje się, że po przejechaniu zamiatarki nie wszystkie drobinki są podnoszone. I tutaj wkraczamy z polewaczkami i właśnie z wodą. I podczas zmywania te wszystkie drobinki są wiązane z wodą i tak naprawdę jest to jedyny skuteczny sposób, aby usunąć te najdrobniejsze części z jezdni. Dlatego Kraków czyści ulice na mokro częściej i intensywniej niż inne duże polskie miasta. Postanowiliśmy zakupić maszyny przede wszystkim skuteczniejsze, bardziej wydajne, posiadające normy PM10, czyli podczas zamiatania pochłaniają pyły, te najdrobniejsze drobinki PM10, PM2,5. Dzięki temu nie są one rozprzestrzeniane i nie są wdychane przez nas podczas poruszania się po ulicach. Mają też najnowsze normy, jeżeli chodzi o czystość spalin, czyli Euro 6. Dodatkowo jest tutaj wykorzystywany recykling wody. Kupiliśmy 56 różnego rodzaju jednostek, zaczynając od najmniejszych zamiatarek chodnikowych do największych maszyn takich zamiatających szerokie jezdnie, 8-metrowych. Kupiliśmy też maszynę, która posiada dodatkową listwę myjąco-zasysającą. Tam pod dużym ciśnieniem następuje zmywanie i jednocześnie zasysanie tego wszystkiego, co zostało zmyte. Jest ona wykorzystywana w Krakowie do oczyszczania torowisk. Żeby sprawdzić, w jakim stopniu intensywne zmywanie ulic wpływa na poprawę jakości powietrza i uzyskać możliwie najlepszy efekt sprzątania jak najniższym kosztem finansowym, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie od 2015 roku współpracuje z Politechniką Krakowską i Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska. Jeżeli chodzi o badania, to zamiataliśmy na długości dróg mniej więcej kilometra na Alei Krasińskiego, na ulicy Bulwarowej oraz na ulicy Halszki, a następnie zarówno jezdnia, jak i chodnik były myte. Zbieraliśmy ściek z powierzchni ulicy czy z powierzchni chodnika, który również powoduje zanieczyszczenie i stanowi ten element wtórnej emisji później. Monitorujemy stan powietrza mierzony poprzez czujniki Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Tak przeciętnie, jeżeli zamiatamy, to z kilometra zbieramy między 300 kg, nawet do 3 ton odpadów. To jest to, co z czasem by się roztarło i znalazłoby się w naszych drogach oddechowych. Można powiedzieć, o 50% zredukowaliśmy ilość zanieczyszczeń w ściekach. Źródeł emisji wtórnej jest kilka. Są to drobinki ścierających się opon, okładzin hamulcowych, cząstki stałe pochodzące ze spalin, pyły nanoszone przez koła samochodów. Może to być pył opadający pochodzący z innych źródeł, ale bardzo znaczący udział może mieć pył nawożony przez samochody wyjeżdżające z budowy z nieoczyszczonymi kołami. Stawiają cząstki gleby, które są rozjeżdżone przez pojazdy i trafiają do powietrza atmosferycznego. Tego typu zdarzenia należy zgłaszać zdecydowanie do Straży Miejskiej Miasta Krakowa, więc wystarczy wykręcić numer 986, patrol we wskazane miejsce przyjedzie i skontroluje, czy rzeczywiście taki pojazd budowy zanieczyszcza ulicę. Jeśli by tak się stało, to strażnicy miejscy kierują swoje kroki bezpośrednio na teren budowy. Mandat karny za takie wykroczenie mogą nałożyć do 500 zł. Przepisy są wyraźne, jednoznaczne. Każdy samochód wjeżdżający z placu budowy musi przejechać przez tak zwaną myjkę. Musi te opony mieć czyste, by nie zanieczyszczać miasta. Od początku tego roku firmy, które sprzątają ulice i parki na zlecenie miasta, mają zakaz używania dmuchaw do liści.
Zdajemy sobie sprawę z tego, jakie to ma znaczenie, bo gdybyśmy mówili tutaj o jednym niewielkim skwerku, pewnie nie byłoby problemu. Natomiast rzeczywiście ilości, które są grabione i wywożone z miasta, a nie byłyby grabione, tylko przedmuchiwane, no powodowałyby jeszcze większy wzrost stężenia tych wszystkich pyłów, które krążą w powietrzu. W świetle obowiązujących przepisów miasto nie może zakazać mieszkańcom i spółdzielniom mieszkaniowym używania dmuchaw. To, w jaki sposób sprzątamy liście wokół domów, zależy wyłącznie od naszej świadomości, dobrej woli i poczucia odpowiedzialności za środowisko. Jeżeli chodzi o liście, te, które my zbieramy, one są odwożone do kompostowni. MPO staje na wysokości zadania, odbiera każdą ilość. I tu też należy zwrócić się do mieszkańców, że akcja Jesienny Liść jest prowadzona przez MPO i dzięki temu można oddać te liście, no nie robiąc sobie kłopotu, który wiązałby się z tym, jeśli w jakiś inny sposób chcieliby zutylizować te liście.